Cześć. Pamiętajcie, że Neptun to nie tylko ten kanał. To zajęcia na basenie, nauki doskonalenia pływania, obozy sportowe, jak również wiele akcji związanych z bezpieczeństwem nad wodą. A dzisiaj trzy najlepsze ćwiczenia do skoku startowego w stylu grzbietowym. Zaczynamy! Łapiemy pewnie uchwyty słupka startowego. Stopy dajemy w pobliżu tafli wody, rozstawione na szerokość bioder. Pamiętając o wyprostowanych plecach, przyciągamy ciało do słupka poprzez zgięcie ramion w łokciach. Pozostajemy w tej pozycji w maksymalnym napięciu izometrycznym przez 10 sekund. Następnie odpoczywamy minutę. Ćwiczenie powtarzamy 5 razy. Ustawiamy się na płytkiej wodzie, tyłem do liny torowej w odległości około 1 metra. Z pozycji półprzysiadu wykonujemy zamach rękami połączony z mocnym wyskokiem w tył. W locie przybieramy pozycję strzałki, plecy wyginamy w łuk. Po przebiciu tafli wody utrzymujemy pozycję strzałki, ale prostujemy plecy i staramy się szybować jak najdalej w bezruchu. Jeśli nie mamy dostępnych kilku torów, ćwiczenie możemy wykonać z użyciem makaronu. Ćwiczenie niemalże identyczne jak skok w tył przez linę. Różnica polega na tym, że zaraz po przebiciu tafli wody, gdy poczujemy, że wytracamy prędkość, włączamy nogi delfinowe. Staramy się dopłynąć jak najdalej. Jeżeli podobał Wam się ten odcinek, to kliknijcie kciuk w górę i zostawcie komentarz. Nie zapomnijcie również o zasubskrybowaniu naszego kanału. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.